jajo? Moje. Fajne, nie? Chcesz jajo pokazać im? Taki jest plan. Myślałem, i to nie jedno. Myślałem, że trzeba im pokazać jaja. No będą je, nie powiem. Prawie jak u wujka na działce w wakacji. Jak masz takiego wujka, to spoko. Ja tam nic nie wygrałem. Miałbyś cukierek. Albo fikus. No i to jaki? To po prostu przyszłam tutaj. Twórcę internetowego wideo. To głupia nazwa! Bardzo głupia. To co, jak ktoś mieszka w bloku, to są blokerzy? Zagonili cię. Hamy. Hamy, ja im pokażę. Mam ci potrzymać tę bułkę? Nie, nie trzeba, sam mam ręce dwie. Pani jest nienormalna. Nie pani, Paulina. Pani Paulina jest nienormalna. Bynajmniej. Bez stresu, nic się tam... Już? Nie, jeszcze nie! Jezu! Już! Witajcie. Widzę, że dużo gadżetów. Tak. Hej. Okej, no to od razu no opowiedzcie tak. O swoim jesteśmy głosie. Michał i Martyna, jesteśmy rodzeństwem i razem z naszym kolegą, który niestety nie mógł przyjechać, tworzymy grupę Traf. Robimy różne skecze, śmieszne, krótkie filmiki, dużo przebrań, mało sensu, to właśnie jesteśmy my. Chcielibyśmy skończyć na tym, żeby stworzyć na YouTubie miniserial, połączona akcja, humor i bardzo ciekawy scenariusz, który jest już od dosyć dawna tworzony. No nie! Nie działa to! A niech to! Pomocy! Ratunku! A, to ja nie wiedziałam. Ale suchar. Kochanie? Tak. Mam dla ciebie kwiat. Sara Jessica Parker to była. Dobra, dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Umiesz łapać? Zobacz, za Adbustera. Wiecie co, ja wam powiem? Według mnie, nie wiem czy reszta jury zgodzi, najlepiej się przygotowali ze wszystkich uczestników, jakich mieliśmy do tej pory. Tak. To na pewno. Super, dużo. Jakbyście przyszli i powiedzieli, że chcecie odgrywać scenki, byście powiedzieli, że nie macie żadnych rekwizytów, to byłaby tragedia, bo już bywało tak nieraz. Byli źli? Chodźcie, to tam strasznie. Nie słyszeli. Krzyczeli w ogóle. Krzyczeli na nas, no tak pocisnęli, och. No, ja w ogóle to tam zawał. Adbustery chyba. Adbustery, jeszcze rzucali w nas. Wiem, ham. Jestem pewien, że się uda. Ja też trzymam. Cały stres odpuścił. Pamiętaj, że trzymam się. Tu mam spodnie. Za chwilę najpierw były ciepłe, potem były mokre, a teraz stresu już nie ma. Można? Proszę. Powodzenia. Trzymaj się. Jak masz na imię książę? Paweł. Paweł. Paweł, dobrze usłyszałem? Jaki jest twój pomysł na kanał? Chcę się śmiać. Śmieć. Śmieszny człowiek. Proszę, śmiej się. Długo się przygotowałem i chciałem pokazać mój kostium, który mam.
scenkę, tak? Tak. Czy mogę na chwilę wrócić? Tak, proszę. Fajny? To już była ta zmiana. Dlaczego jeszcze nie otworzyłeś kanału na YouTubie? No nie wiem jak. HTTP? Zapisz to. Utwórz konto, masz takie klikasz. I w ogóle chciałem powiedzieć, że ja bardzo was lubię wszystkim. A kogo najbardziej? Ja nawet was przygotowałem was żarty. No, jedziesz. I na przykład jak jest przysłowie, i to się to wszyscy mówią, tam weź nie odwracaj, a ja mówię, zamiast kota, to mówię, nie odwracaj kotarskiej ogonem. Inteligentny chłopak na pewno jest to. Masz więcej takich żartów? Na przykład, jak ci smakował obiad i normalnie to wiesz, jak umamy, a ja mówię, jak ci smakował obiad, smakował jak kubiak. Ja myślę, że chłopak ma potencjał. Ma potencjał chłopak. Masz więcej? Nie, jeszcze. Bo za mało było czasu. 2 miesiące. Dałem radę. Ja nie wróżę ci mega sukcesu na YouTubie, ale sądzę, że znajdziesz swoją niszę. U mnie ma pół gwiazdki. Ja myślę, że tak, no, tak jest w porządku. Znaczy ja ci powiem tak, że jesteś na tyle dobry moim zdaniem, że my ci chyba weźmiemy do siebie. Co to jest nisza? Zastanowię się nad tym jeszcze raz, ale po drugim zastanowieniu zapraszam do nas. Myślę, że tutaj będzie twoje miejsce. Poziom intelektualny podobny jak reszty jury, więc zapraszamy. Jak nie potrzebuję tego hajsu. Cześć, dzień dobry, witam. Powiedz, jak masz na imię oraz jaki masz pomysł na kanał. Nazywam się Dawid. Od razu konkrety wylecę. Zrobiłem taką listę 100 rzeczy, które chcę w życiu zrealizować. I po prostu jest lista, to są przeróżne atrakcje. To jest coś, powiedzmy, poczynając od spotkania pokera z Radkiem Majdanem, przez pomaganie biednym dzieciakom, aż do kolacji z Tymkiewiczem. Czyli pomysł na kanał jest taki, powiem to za ciebie, bo chyba to chciałeś nam powiedzieć, że realizujesz te wszystkie marzenia. I widzowie też. Pomysł jest ogólnie taki, że chcę pokazać wszystkim, że można wszystko, że ja jako praktycznie od zaczynania do zera mogę robić no, po prostu wszystko, no, na tym to polega. Chcę tam Kobe Bryant tak na przykład spotkać i takie, no mówię, chcę po prostu udowodnić, że wszystko można zrobić. I dzieciakom, młodym ludziom, żeby w siebie uwierzyli. Uważam, że fajny pomysł, żeby stworzyć sobie listę marzeń i realizować je na swoim kanale, tylko że część tych marzeń to są tak samo głupoty, bo to lista kiedyś powstała, ja trochę już dojrzałem, wiadomo, jestem starszy. A chciałem go powiedzieć, bo pytałeś, co możemy razem zrobić. Ja tam mam też trójkąt wpisany. No. Ale z twoją dziewczyną czy z moją? No nie, dogadamy się. Nagrać płytę, czy ty umiesz śpiewać? Ja rapuję trochę. Co robisz? Rapuję. No to proszę. Tak, żeby hajs się to zgadzał, ty swą dłoń w kieszeń wsadzaj i wyciągaj pieniądze, jeśli je dla dzieciaków, ten dom jest pod miastem Kraków, tutaj wyrasta młode nasienie, wypisz im czek, jeśli jesteś leniem, niech im hajs spływa na złoto zielonej rzeki i wielki potok. Dziękuję. No przebij to. Spoko, to były tylko dopiero polimaty, ja tu się stresuję, wiecie, mam nogi z waty. Szczerze, bez żadnych szerszych znaczeń, to jest program, można inaczej. Szczerze, mam tu jeszcze jedno pytanie, Sajfan. Jak to jest, żeby być ciągle w cieniu brata? Nie. Oczywiście. To są ty... Dobra, nie gadamy tu o żartach. A jak to być w cieniu Czarka? Dobre. Miałeś to przygotowane? Nie, to freestyle. Miałeś to przygotowane, czy to freestyle było? No tak 3 dni pisałem, skąd mogę wiedzieć? Fajnie, jak na freestyle to niezły poziom. Dziękuję bardzo. Lepiej niż wąsą. Masz wzrostu? 2 metry. A to wszystko spowodowane tym, że w dzieciństwie byłem karmiony drożdżami z Czarnobyla. O kurde, nie wierzę. Wygrałem! Tak, moja mama zrobiła jeszcze jedną. Masz fajną koszulkę. Właśnie, szukam tej właścicielki. A to są piersi. No piersi ze słuchawkami. Słuchawki już mam, ale piersi. Ale to ty na pewno nie będziesz. Jak masz na imię? Damian Radowicz.
Super, co do nas masz? Domyślam się, że piłka nożna, no bo nie stoi na najwyższym poziomie, że dla was piłka nożna to nie jest jakiś super temat, ale ja jestem przekonany, że jestem w stanie tą polską piłkę chociaż o tyle wznieść na wyższy poziom. Jak chcę to zrobić? Dwie rzeczy. Na początku chciałbym powiedzieć, kim jestem, bo to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o opis całego pomysłu. Ja jestem piłkarzem. Tutaj szukamy gwiazdy internetu. Powiedz mi, co byś zrobił, żeby twój kanał oglądał miliony? Doszedłbym, chciałbym pokazać trening, bo ja miałem kontuzję i to jest istotne, że ja miałem kontuzję, miałem 3 operacje i chciałem pokazać trening z najlepszymi zawodnikami, profesjonalistami z polskiej ekstraklasy. Czy to będzie interesujące dla ludzi, którzy nie chcą uprawiać piłki nożnej i nie interesują się piłką nożną? Chcemy pokazać zawodników z innej strony. Chciałbym, żeby to było w atrakcyjny sposób pokazane. Żeby były też wyzwania różnego rodzaju, oprócz samego treningu, no. Żeby były różnego rodzaju wyzwania. Na przykład tak, żebym ciebie zainteresował. No, no to biorę na przykład sobie takiego Ugo Czukwuuka, taki murzynek w Jagiellonii gra. No i biorę sobie z nim zadanie, że na przykład, nie wiem, jakaś tam żonglereczka, jakieś strzały w poprzeczkę i tak dalej, coś. Wyzwanie dla ludzi. Zobaczymy, czy ty jesteś w stanie coś takiego zrobić. Tak. Bo jeżeli byś brał znanych zawodników, mniej lub bardziej, tak. I na przykład dawał im zadania, żeby trafili w poprzeczkę czy coś, to ludzie bardzo chętnie, mi się wydaje, by to oglądali, bo to by były takie kulisy wiesz, wielkiej piłki nożnej, nie? Dlatego w tą stronę chciałbym pójść. A ty już grasz już, czy jeszcze nie wróciłeś po kontuzji? 704 dni, ale wróciłem. Wow, wow, wow! Kogo my tu mamy? Sam Sylwester Adam Wardenga! Pozdrow w ulicy! Jak pan się czuje, będąc w naszym programie? Wspaniale. Wspaniale. Jak to jest być królem YouTube'a? Pan ma tyle subskrypcji i nawet kiedy pan spalił sobie plecy, to przybyło panu jeszcze więcej tych subskrypcji. No ja nie wiem po prostu. Pan nic nie robi, a pan ma subskrybentów. Weszło! Wreszcie ktoś mu to powiedział. Jak pan to robi? Wszyscy się nad tym zastanawiamy. Wiem najlepiej z całej Polski, jak robić filmy na YouTubie, żeby zdobywać subskrybentów, jest najwięcej wyświetleń. To nie jest przypadek, że mam najwięcej wyświetleń z całej Polski. Wiem, że niektórym jest to nie na rękę, szczególnie osobom z jury. Szczególnie Robertowi, który strasznie ubolewał. Pamiętam chwilę, kiedy już zacierał ręce, już pisał posty na Facebooku, że już nie krytyk czuje ich oddech na plecach i wtedy nagle ja, czarny koń tego wyścigu, wpadam. Cały na biało. Dzięki czarny konik raczej. Dzięki kucyk. Dzięki kupionym subskrypcjom, tak jak Robert uważa, chociaż to nie jest do końca prawda. Po prostu no, ja mam większe zasięgi niż chłopaki. No musi Remi coś rzucić, żebym ja mógł wtedy skopiować, więc muszę czekać na ten film Remiego. No tak. To jest piękna puenta, dziękujemy. Tak. Dobra, dziękuję. Dzięki. Powiem ci tak, byłeś lepiej przygotowany faktycznie niż większość osób, które robi wywiady, tak właściwie mówiąc. Ale ja chciałem zaznaczyć, że to była improwizacja. Ja wiem, tak. Na improwizację. Nie, no właśnie, dobra. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Daliśmy wam 3 razy więcej czasu niż innym, bardzo dziękujemy. Dzięki. Dzień dobry, cześć wszystkim. Okay. Siadaj, znaczy stawaj tutaj, koszula z krótkim rękawem, już masz plusy z iPhone'a. Jak masz na imię, jaki masz pomysł na kanał? Nazywam się Marcel Grębowski, mam obecnie 20 lat, jestem z Ratej Koło Chodzieży i zajmuję się beatboxem, śpiewaniem, tworzeniem muzyki. Ogólnie zaczepiam ludzi, jest, tak, widzę, że lubicie. A umiesz, i tak jak to jest beatbox, to ci tego nie niepotrzebne, nie? Nie, nie jest. A możesz nam pokazać beatbox swój, jak robisz? No pewnie, że mogę. Elegancko. I oprócz tego jest jeszcze coś takiego. Ogólnie zawsze mnie uczono, że jeżeli ma się osobę nieśmiałą wkoło siebie, a jest się w grupie, a chce się stworzyć coś fajnie wspólnego, to zawsze lepiej dać komuś jakieś proste zadanie. Dobra, okej, Sawa będzie naszą ostoją tego całego bitu. Musisz robić jeden podstawowy dźwięk, jakim jest hi-hat, czyli musisz robić takie coś. Nie, udało się. Dobra, okej. Ty robisz do tego, jesteś bardzo dobrze ci idzie. Dobra, bardzo dobrze ci idzie. Ty robisz. Głośniej.
trochę przyspieszyć, jak chcecie, żebyś on zarapował, to pod daleko stronicie. Szybko. Tak, żeby hajs się też zgadzał. Ty swą dłoń w kieszeń wsadzaj. Wyciągaj pieniądze, ślij dla dzieciaków. Ten dom jest pod miastem Kraków. Tutaj wyrasta młode nasienie. Wypisz mi czek, jeśli jesteś leniem. Niech im hajs spływa na złoto. Zielonej rzeki, wielki potok. Yo! Jesteście niesamowici, naprawdę, dziękuję wam. Mam talent, trzeba śpiewać, żeby przejść dalej. My mamy coś lepszego dla was. Jeszcze lepszego. Znaczy, generalnie jeszcze lepszego, tutaj przyszliśmy kierowani dobrym sercem, tak? Bo chcemy zaproponować wypełnienie pewnej luki, która jest dzisiaj na YouTubie. Mianowicie program dotyczący filozofii, naszej pasji. Ale filozofii, która nie będzie stała na piedestale, tylko będzie to raczej rozmowa o pytaniach istotnych, które w zasadzie czekają każdego. Filozofia stosowana. Rozkład filozoficzny twórczości Sidneya Pollacka. Dobre? Może być? Robert mówi, że nie, ale... Nic tego nie powiedziałem, słucham. Otwieram wino ze swoją dziewczyną, proszę bardzo. To czysty hedonizm, tak? Epikureizm. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno, to moja udręka, to jej sedno. No to jest kartezjusz, tak? Poszukiwanie tej podstawy nieporuszonej wiedzy, w której można budować gmach świadomości. Wiemy, tak? Tylko, że wszystko się zmienia, coś jest, a później tego nie ma. Heraklit. Heraklit. Ciągniemy wątek Heraklita, tak? To co powiecie na... Zinterpretujcie to po prostu. Na Łazarskim rejonie. Nie jest kolorowo, zapija się smutki. Proszę, poproszę. To zapija się smutki hedonizm, ale ogólnie bonus BGC to jest irracjonalizm. Henri Bergson, Francuz, oczywiście. Tak? Ale Schopenhauer też pod to podchodzi, prawda? Bo to troszkę tak, bo to jest Maja, dobry. Tak, wszystko jest łudo. I Nietzsche, bo to Nietzsche mówił o koncepcji nadczłowieka, a bonus BGC to wiadomo, niepokonany fighter z Łazarskiego rejonu. Dobra, moi drodzy, przede wszystkim chcielibyśmy wam wszystkim bardzo podziękować za liczne przybycie, za to, że podzieliliście się z nami swoimi pomysłami. Musicie wiedzieć, że poziom dzisiejszego castingu był bardzo wysoki. Naprawdę mieliśmy z czego wybierać, było mnóstwo bardzo fajnych pomysłów, zasługujących na to, żeby przejść dalej. Niemniej, jak wiecie, musieliśmy wybrać tylko dwie propozycje. I dalej przychodzą... Zasłon. Dawid z pomysłem 100 marzeń. I druga propozycja, która również nas wyjątkowo ujęła, to jest para filozofów. Zakończyliśmy etap castingów. Rola jurorów również dobiegła końca. Teraz wszystko zależy od was. Zaprezentujemy wam playlistę z wystąpieniami 16 laureatów. Do kolejnego etapu przejdzie 4 uczestników, którzy otrzymają od was najwięcej łapek w górę. Łapki w dół nie będą brane pod uwagę. Głosowanie potrwa do 5 lipca, więc nie traćcie czasu i głosujcie! Dodam tylko, że zadanie finałowe będzie polegało na zaprezentowaniu przez uczestników odcinka dedykowanego na ich kanał. Ten materiał, który zdobędzie najwięcej waszych głosów, czyli znów łapek w górę, zwycięży. Zatem, moi drodzy, wszystko w waszych rękach.